Siemano, siemano. Robimy dzisiaj odcinek mikołajkowy, a jak wiecie, ja jestem fanem klimatu świątecznego. Sylwia trochę mniej. Nieprawda, lubię też. Ale teraz już jest taki czas, że już ci wolno. Ty lubisz prezenty. Nie w listopadzie. Ty lubisz, kotku, prezenty dostawać. Jak zwykle chcemy wam powiedzieć, że jeżeli macie jakieś propozycje pytań, to możecie słać pod stały adres, który wyświetla wam się tutaj na dole. Także co, jedziemy? Jaki prezent od Mikołaja najbardziej zapadł wam w pamięci? Ja na przykład pamiętam mój prezent i to był Pikachu. Bardzo chciałem dostać samochód Batmana. Ja zachorowałem po prostu kiedyś na Batmana i pamiętam, że dostałem. Taki rarytas dostałeś? No, kurde, powiem ci, że byłem tak podjarany. To była jedyna moja figurka Batmana, którą dostałem. Ale... Samochód czy figurka? Coś... No bo z figurką. No, samochód był w komplecie z figurką. Jezu, rada. Będzie banda. Kto przyniósł wam prezent? Mikołaj, Gwiazdka czy Dziadek Mróz? No Mikołaj. No mi Dziadek Mróz przynosił. Jestem trochę pochodzenia rosyjskiego, więc wiesz, jakby ja obchodziłem, tam w ogóle w Rosji inaczej się obchodzi. No w Rosji jest tak, że nie ma świąt Bożego Narodzenia, 24, 5, 6 tych świąt, tylko jakby prezenty się dostaje 31 w Nowy Rok. I Dziadek Mróz przychodzi i daje. I Dziadek Mróz ma niebieski kostium, a nie czerwony jak Coca-Cola. Czy jak będziecie mieć potomstwo, to czy Akop będzie przebierać się za świętego Mikołaja? Może nawet wtedy już broda będzie mikołajowa. Jak tak. Będziemy się tak zbierać. Bym chciał być obecny, ale na pewno będziemy szukać. Nie, gdzieś. No Mikołaj na pewno będzie prawdziwy, no. No właśnie, on przecież, co, z jakim przebieranki? Przecież Mikołaj przyjdzie do naszych dzieci, bo one będą grzeczne. Albo polecimy do Laponii. No, słuchaj, naprawdę zawsze możemy, że tam pojechać, tam jest tak pięknie. Tam jest prawdziwy. Są takie małe reniferki. Jak długo wierzyliście w świętego Mikołaja? Ja nigdy nie wierzyłam. Prawda? No. No żartujesz. No ja zawsze wiedziałam, że nie ma. Dobrze, że nasze dziecko będzie miało dwojga rodziców. No jak tak można? No normalnie. To ja wierzyłem długo, chyba do trzeciej podstawówki. Ja wierzę do teraz, tak? Tylko on jest w Laponii, no do mnie nigdy nie przyleciał. Oszukali mnie. Ja wierzyłem, że przylatywał do mnie. No, ale jakby nawet ciastka mu kiedyś zostawiłem. Pewnie sam je zażarłeś później. Rano, tak. Ale bo to było tak, że wiesz, jednego nie było, no ktoś coś zabrał je. Czy starałeś się zdemaskować świętego Mikołaja? Oczywiście, że tak. Wiesz, jak się... Zdzierałeś mu brodę? Nie, ale wiesz, jak czekałem na prezent, to wiesz, zawsze chciałem jakby przede wszystkim nie tyle co zdemaskować, tylko nakryć go, tak, zobaczyć jak on wchodzi do domu. Więc jako dzieciak się czaiłem, ukrywałem się, ale niestety za każdym razem mówiłem o tym rodzicom, gdzie będę się ukrywał. No i chyba... Nie wyszło. Chyba nie wyszło. Prezenty przygotowujecie wcześniej czy na ostatnią chwilę? Zależy dla kogo. No, my przede wszystkim prezenty robimy jakby osobno, w sensie nie osobno, w sensie tak nie umawiamy wspólnie. Się, tak, nie umawiamy się, kto co kupi. Dzielimy też między częścią moją rodziny a Kopa często. Żeby było uczciwie, tak? Że Sylwia kupuje swoje jakby nas. Jak to bo wiecie, jak nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze. No to po prostu taki podział mamy, no bo stwierdziliśmy, że Sylwia lepiej zna swoją połowę rodziny, a swoje połowy rodziny znam lepiej. A dla siebie różnie kupujemy. Zazwyczaj Akop ma tendencję do nieumiejętności dochowania tajemnicy. Kiedyś nie kupiłam ci na ostatnią chwilę, jak zamówiłam ci figurkę. A no... Trochę czekałam na nią i bałam się, że nie przyjdzie. To był najlepszy... To był najlepszy... Właśnie, zapomniałem o tym, faktycznie. Gdzie w waszych domach znajdowaliście prezenty na Mikołajki? Pod poduszką, pod kaloryferem, w skarpecie, etc. U mnie nie obchodziło się Mikołajek jakoś tak, bo jakby no, ja jestem z mieszanej rodziny, tak, pochodzenia mieszanego i jakby no tam nie było Mikołajek, więc już tak zostało, więc ja najpierw prezenty dostawałem 31, a potem jak przeprowadziliśmy się do Polski i moja mama ochajtała się drugi raz,
No to tam zaczęliśmy też, o ile miałem wtedy, 9 lat, 8 może, zaczęliśmy obchodzić 24, ale Mikołajki nigdy nie ten, nie, nie. A u mnie Mikołajek też nie było, tylko sami sobie zrobiliśmy jakieś tam swoje okazje i wtedy prezenty gdzie znajdowałam. No pod poduszką się nie dało, bo na niej spałam. A pamiętam, kiedyś rodzice zrobili mi taki fajny prezent, że powkładali mi karton w karton, karton w karton, karton w karton. I tam była karteczka, że muszę szukać w innym kartonie, który jest w innym miejscu. I ten karton też gdzieś był schowany i tak szukałam. Także to było chyba najfajniejsza niespodzianka, którą miałam wtedy. To ja pamiętam, jak kiedyś dostałem tylko na święta na choince czekoladę zawieszoną. To i byłem bardzo zawiedziony, dostałem tylko czekoladę. Pewnie miałeś pieniądze tam. Tak. Wiedziałam. Się bardzo, ja to wiedziałam. Później się bardzo ucieszyłem, tak? Ja mówiłam wam, że on jest skrócz. Ale no wiesz, jak było mi smutno, gdy dostałem tylko czekoladę. Jakich prezentów nie lubicie dostawać? Czy nie chciałabym od nikogo dostawać ubrań, bo sama wiem najlepiej, co lubię. A jeszcze jakby ktoś z rodziny mi kupił, to na pewno to nie byłoby to. No chyba, że to by była jakaś rzecz, którą chciałam już wcześniej, wspomniałam tej osobie. Na przykład torebkę Louis Vuitton. Przepraszam cię bardzo, ale torebkę to ty kupiłeś w ramach zakładu, który przegrałeś. Kupiłem ci torebkę, bo chciałem sprawić ci przyjemność. Nie, musiałeś honor zachować. A możemy wrócić do tematu świąt? Nie chciałabym też rzeczy do domu. Strasznie nie lubię dostawać rzeczy do domu. Nie lubię dostawać różnego rodzaju poduszek, koców, ręczników i tak dalej. W sensie tak, jakby nie takich rzeczy bezużytecznych dla mnie, bo jakby w sensie no... Na, jakby... A mamunia kupiła ci poduszkę? No wiem. Niewdzięczny. Co byście chcieli dostać od Mikołaja w tym roku? Jest jedna rzecz, którą bardzo chciałbym dostać. Felgi. Nie, jej nigdzie nie ma, bo próbowałem ją znaleźć w internecie. Ale może można na zamówienie zrobić. Chciałbym dostać bombkę na choinkę w kształcie Pikachu. No patrzcie, no co, no i jakby to na pewno nie byłby jakiś drogi prezent, ale ten prezent wymagałby wiele kreatywności, żeby go zrobić. Jakbym dostał, to się najbardziej cieszył. A nie potrzebuję drogich prezentów. Ja potrzebuję właśnie prezent od serca, a nie prezent na odwal się dostać. Ja nic nie chciałam. Co ty głuchła, kłamiesz? Na pewno to byś chciała. Później wyjdziemy z samochodu i będzie tam, 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 tam. Louis, Louis, Louis. Założyliśmy się o żarcie i rozumiecie, że tak bardzo chciał zeżreć, że podjechał ze mną pod sklep i mówi: ja ci kupię tą torebkę, tylko żebym mógł teraz zjeść. Ja mówię do niego: nie, kochany, ja nie chcę tej torebki, bo ja sobie mogę ją sama kupić. Mówię: zakładu nie przerwę. I przegrał, dopiero kupił torebkę i teraz nie ją przegrałem. Wypowiem. Chciałabym dostać faworki. Jakob, czy na Mikołajki przynosisz jakieś specjalne kwiaty dla Sylwii? Tak, choinka jest rośliną, choinka jest rośliną, tak samo jak kwiat, więc jakby... On by bazie przyniósł. A to sam bazie, bo nie. No właśnie, to nie na te święta. Ale możesz babci kiedyś bazie dać. No i je miałem, kupię do domu na pewno, więc... Dla mnie. No a jak będzie... Kiedyś łaknęłaś moich pieszczot, a dzisiaj już wyrzucasz. Boże, Ako, przestań! Aż mnie coś zmierziło. Jakob, czy byłeś kiedyś przebrany za Mikołaja? Ja nigdy nie byłem za Mikołaja przebrany i uważam, że jestem za szczuplutki, żeby... Jaki? Za szczuplutki. To pokaż. Pokaż. To nie ma wążku. Dlaczego? Bo taki nudny strój. Ja byłem przebrany za Batmana. I'm Batman. Słuchajcie, nie powiem tylko tyle, że każda okazja jest dobra, żeby komuś coś podarować i żeby był to trafiony prezent. Dokładnie, szczególnie, że niedługo będzie eliminacja na Starówce i znowu będziemy mogli się oglądać światełka. Jaka eliminacja? Iluminacja. A. Illuminati. Nie jesteśmy mistrzami życzeń mikołajkowych. Dobra, na razie.